Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 1993 rok, Linares, partie z tego turnieju zachwycały świat, między innymi partie właśnie Kasparowa, który tutaj mierzył się z Borysem Gelfandem, bardzo silnym arcymistrzem. Aktualne rankingi właśnie z tamtego czasu, 2,805 Kasparów. Niewyobrażalnie wysoki ranking jak na tamte czasy. Tutaj myślę, że spokojnie po inflacji trzeba by było dodać w tym momencie Kasparowowi około 100 punktów do rankingu. Bardzo piękne partie przed nami. Kasparow grał tutaj wyśmienicie, był w, w bardzo dobrej formie. Wygrał ten turniej w 1993 roku i zapraszam serdecznie E4. Tak, moi drodzy, Gary Kasparow również grywał posunięcie E4, d4-owcem również był. Generalnie on chyba grywał. Praktycznie wszystko. C5 ze strony Gelfanda. Gelfand z kolei bardzo sympatyczny arcymistrz. Muszę przyznać, że obronę sycylijską grywa bardzo solidnie. Skoczek F. 3 i d6. Czyli tutaj za chwilę może nam nastąpić wariant Najdorfa. d4 ze strony białych właśnie wybicie nastąpiło, skoczek wybił. Skoczek f6 oczywiście za takim napięta, a więc skoczek c3 stępem bronimy i a6. Mamy właśnie wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Bardzo złożony debiut, bardzo dużo wariantów, dużo się może zadziać. Lecz Kasparow wybiera teraz takie posunięcie, które grywał Robert Fischer ze swoich czasów, mianowicie Goniec na c4, bardzo y, słynne posunięcie właśnie, y, znaczy mi się kojarzy w każdym razie tutaj y, ten ruch, goniec c4 z Fischerem, on lubił grać gońcami, po goniec c4 często grywał od razu gońcem na b3, zobaczymy czy tak się zadziało, moi drodzy, ale sprawdźmy sobie, bo w partii nastąpiło właśnie goniec na, y, przepraszam, e6 nastąpiło i goniec na b3, tak właśnie Fischer również grywał, ale sprawdźmy co by było szybko, po takim szybkim zagraniu b5, mianowicie... Takie ruchy od razu może nie są najlepsze. Z tego względu, że można. No oczywiście można zagrać i go nie zdepić, to kwestia dobrego wariantu, ale na przykład zagrajmy sobie w ten sposób. I po B4, bo tutaj czarna chce zdobyć pionka, gramy sobie skoczkiem. I po wzięciu tego piona szybko robimy roszadę. Stały numer oddajemy piona za bardzo aktywną grę figurową w debiucie. Myślę, że pozycja. Tutaj silnik ocenia plus 2,5, ponad grubo, grubo. Więc ocena silnika tutaj jest świetna dla białych. Białe mają po prostu wygraną pozycję. Kwestia wykończenia. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale zauważmy, że tutaj można czasem zbić pionka. Za chwilę wieża wjeżdża na E1. Hetman f3, jakieś tam podwiski na f7 grożą, ewentualnie na a8. Bardzo dużo możliwości się pojawia, no ale tak oczywiście arcymistrzowie nie grają, oni tutaj teorii trochę znają, więc trochę, chciałbym znać tak trochę jak oni, więc grają na pewno tutaj solidnie. Goniec zagrywa na b3 i b5. Okej, okay, sprawa jest normalna. Tutaj Kasparow robi Roszadę i zauważmy, że znowu jest taki motyw, właśnie zagrania B4. Po tym posunięciu ten skoczek, oczywiście, może zagrać sobie na A4 i po na przykład wybiciu, no tutaj znowu jakiś Hetman F3 i znowu się zaczynają potężne tutaj warianty w tym momencie bez tego pionka. Jak ktoś gra to białymi, polecam się zagłębić. Można partię naprawdę bardzo szybko wygrać, jeżeli ktoś się pokusi tutaj o pielkożerstwo. Moi drodzy, po tym posunięciu, Goniec zagrał tutaj na E7 i Hetman na F3. Kasparow. Słynął z ataku, słynął z bardzo ofensywnej e, gry, co naprawdę może się nam podobać jako kibicom. E, moi drodzy, w tym momencie Hetman zagrał na C7, i teraz Kasparow zagrywa takie bardzo wygodne posunięcie dla białych. Myślę, że może troszeczkę problemów e, przysporzyć e, dla niedoświadczonych zawodników, mianowicie Hetman na G3. Hetman g3 jest sprytnym ruchem, dlatego że ten hetman już tutaj kontroluje pole g7 i chce tego króla atakować. Oczywiście hetman ma ochotę zbić pionka na g7, na wszystko trzeba tutaj w sycylijskiej bardzo, bardzo uważać. No ale sprawdźmy co byłoby, co poszło dalej, po prostu nastąpiła roszada. I teraz moi drodzy, jaki ruch byście zagrali, taki jak tutaj Kasparow sobie zagrał. Sprawdźmy czy zagramy tak samo. Nie jest to trudne posunięcie, jest to posunięcie goniec h Myślę, że też taki znany motyw, oczywiście grozi mat na g7, e, więc trzeba jakoś się zachować. No g6 raczej w grę nie wchodzi, bo tracimy po prostu wieżę. Jak jest inna możliwość obrony tego punktu, to raczej trzeba z tego korzystać. Jest oczywiście obrona skoczek e8. Na pozór wygląda to bardzo dziwnie dla, dla czarnych. Można powiedzieć, że czarne już mają przegraną pozycję, bo się cofają figurą i może być ciężko. Nie, 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 nie. Tu jest wszystko w porządku. E, Gelfand stoi e, w Okej, okay, tutaj się nic nie dzieje, to tylko groźnie wygląda. Pozornie. No ale gramy dalej oczywiście. Wieża zagrywa na d1. Bardzo ładny ruch, bardzo y, pożyteczne posunięcie. Zobaczycie, dlaczego ten ruch jest tak ważny y, okaże się y, w niedalekiej przyszłości. Lecz y, tutaj zwróćcie uwagę też na prostotę gry ze strony Kasparowa. Wyprowadza kolejną figurę do akcji. To jest ważne. To jest proste i ważne. Goniec zagrywa na d7. Jak najbardziej dobre posunięcie, wzmacnia punkt b5, cały czas trzymając punkt e6. Czasami są tu takie poświęcenia na e6, więc trzeba niezwykle na to uważać. I teraz Kasparow zaskakuje. Według mnie zaskakuje przeciwnika, bo zagrywa takie posunięcie, mianowicie skoczek na f3. Zwraca tym skoczkiem na swoje miejsce. No cóż, wybór według tutaj. Silników, takie normalne, pozycja równa i tak dalej. Ale silniki jedno, ludzie drugie, moi drodzy. Yy, narzuca mi się oczywiście taki ruch F4. Yy, ja bym taki ruch zagrał od razu, znaczy, może po yy, zastanowieniu się chwilę. No ale Kasparow miał inne plany, i zobaczcie, zobaczmy, o co w tym posunięciu chodzi. Przede wszystkim otwiera wieżę. Ale ruch jeszcze nie jest jakiś tam mocno szkodliwy. Tutaj B4 zostało zagrane. No, skoczek jest atakowany i sprowadza tutaj tego skoczka do defensywy. Na A4 raczej skoczek nie czułby się za dobrze tam nie ma żadnych punktów zaczepienia przydałby się go na E3 ale to tam myślę, że czarny sobie daje radę w tym momencie. Skoczek zagrał na E2 no właśnie, i posunięcie A5 w tym układzie. No trzeba bardzo uważać na to, że tutaj grozi po prostu A4 i goniec może mieć problem. Więc jak należy próbować tutaj sobie grać? Mianowicie można próbować na przykład zagrać ruch C3. I ten goniec ma tam furtkę. Ale nie, nie, nie. Nie Kasparow, moi drodzy. Kasparow to jest gorąca krew szachowa. A on tutaj fantastycznie próbuje przeciwnika wybić z rytmu i zagrywa mianowicie skoczkiem na F4. Ha, no właśnie. O co w tym posunięciu chodzi? Moi drodzy, sprawdźmy, co by było po ruchu A4. Tak, w partii nie było, ale musimy sobie oczywiście sprawdzić. Ten ruch jest przygrywający już. E I spróbujmy znaleźć odpowiedź tutaj dla białych. Zatrzymajcie sobie, proszę, materiał. Poszukajcie, bo bardzo fajna rzecz tu się dzieje w tym momencie. Myślę, że większość osób znalazła tą odpowiedź, tę odpowiedź. E mianowicie. Goniec zbija na G7. Ten goniec jest nieważny. Tutaj grożą maty. No i po wybiciu skoczkiem jest po prostu skoczek z F4 na H5. Nie ma jak się bronić, moi drodzy, przed tym matem. No, oczywiście tutaj goniec może zagrać jeszcze na F6, ale po wybiciu mamy na przykład Hetman H4 i kolejne maty są groźne. No nawet jeszcze H5 może zagrać. To tak wchodzi Hetman i chce dać mata tutaj. No i skoczek jeszcze tutaj niby broni. To no, można to wybić i za chwilę dajemy mata. Ma to nie, nie, tak naprawdę. No cóż, byłoby pięknie, tak nie poszło. Król zagrał czujnie na H8. I w tym momencie Kasparow znowu nie robi sobie nic z tym gońcem, tylko konkretnie zagrywa goniec na G5. Ok, goniec G5. No cóż, tutaj jest planowana wymiana. Teraz sobie może sprawdźmy, co byłoby po takim zagraniu jak F6. No bo F6 jest ruchem narzucającym się z tego względu że jak goniec na przykład na h4 to jakieś g5 widełki chociaż bardzo groźnie to wygląda ze względu na to że dużo figur jest skierowanych tutaj na króla więc po tym ruchu moi drodzy hetman h3 bardzo piękny ruch a jeżeli by nastąpiło e5 z atakiem z atakiem z atakiem no to mamy niespodziankę skoczek g6 mat maty czekają tutaj na każdym kroku bardzo, bardzo na to trzeba uważać. Oczywiście po tym ruchu, jeżeli pionek by wybił tego gońca, to mamy zwyczajnego prostego szacha na g6, po król g8 zbijamy, król f7 i skoczek wraca sobie na pole f5. Bardzo ładne związanie, tu za chwilę hetman może zbić na h7. Problemy, problemy ogromne i skoczek jeszcze na g5. Oczywiście tutaj można by było jeszcze dokładnie popatrzeć, co by było gdyby. Kasparow wszystko miał przeliczone, wszystko to wygląda dobrze. W tym momencie skoczek zagrywa na F6. Ok. Potem po tym posunięciu Hetman H4. Moi drodzy, Kasparow tutaj e, dokładnie wie co robi. I teraz znowu, co by było po takim posunięciu, to bierzmy pod uwagę. Otóż ten ruch już najlepszym znowu nie jest. Z tego względu, że skoczek mógłby zagrać na H5. No i wiadomo, jeżeli tutaj skoczek wybija na H5, to zbijamy tutaj i atakujemy jeszcze stępem wieżę. Bardzo łatwo to liczyć. Powiedzmy, jakby tutaj pionek wybił sobie na B3, skoczek na F6 grozi mat, no więc trzeba reagować. Bicie, bicie. No i znowu pytanie, co grać, bo na przykład pionek może zbić tutaj i czy można doprowadzić do hetmana, no jeszcze nie, bo dwie wieże są na straży, ale po tym posunięciu, zobaczcie, jest. Skoczek g5, h6, maty na każdym kroku. Bardzo niebezpieczna jest gra kasparowa dla przeciwników. Po tym ruchu jeszcze można by było wybić na przykład z szachem król g8 i... Skoczek G5. Ja myślę, że w tym wypadku jest już droga prosta. Grozi na przykład wieża. Wieża G6 grozi tak, tak. Bardzo dużo gruźb. No w każdym razie pozycja byłaby totalnie już wygrana dla białych. Sprawdźmy, co było po Hetman H4. Otóż tutaj Gelfand, moi drodzy, się myli bardzo. Od razu jeszcze przed tym ruchem powiem, że warto wyprowadzać wszystkie figury. I skoczek C6 jak najbardziej byłby normalnym posunięciem, który wyprowadza ostatnią figurę. I daje równe szanse tutaj jeszcze na walkę. Chociaż wizualnie wygląda to, że tutaj widzimy, że te figury ładnie tego króla chcą atakować, ale nic kompletnie jeszcze nie ma i nie widać. Ale Gelfand się myli, moi drodzy, pod naporem tutaj i naciskiem Kasparowa, mianowicie zagrywa gońcem na B5. Generalnie bardzo słabe posunięcie no bo koniec chce zbić wieżę. Czy to w ogóle ma sens? Czy wieża musi iść na E1? Oczywiście, że nie. W tym wypadku jest to spore, spory błąd, dlatego że uwaga, skoczek zagrywa na d4. No, bardzo ostro. Zobaczcie, raz, że tu grozi znowu a4, raz, że grożą widełki, raz, że grozi wzięcie wieży. Wszystko praktycznie podwisa. No i Kasparow sobie nic z tego nie robi. Sprawdźmy, bo teraz tak. Partii nastąpiło goniec E8, ale sprawdźmy, jakby konsekwentnie tutaj czarne grały i zbiły tę wieżę na F1. To bardzo ładny przykład na taktykę, mianowicie skoczek zbiłby na pewno na E6, pionek by musiał odbić i goniec by odbił na E6. Co ciekawe, wcale nie musimy tutaj grać skoczkiem i robić kolejnych widełek tu się liczy mat, a nie zdobywanie figur. Jak widzimy tutaj białe poświęcają figury, więc muszą dać mata. Więc po tym posunięciu jest goniec na e6 mogłoby tak być oczywiście i grozi mat na g6 znowu grozi mat na G6. Ewentualnie po takim ruchu G6, no właśnie, tutaj nic się złego, złego, nic dobrego dla czarnych się nie dzieje, bo znowu mamy mata. Mówię cały czas, tu maty czyhają, ale po na przykład takim ruchu skoczek na H5, no oddanie figury tutaj w zamian za jakiś oddech, no Hetman zbiłby i znowu grozi mat, więc wieża by wybiła te, tego skoczka, goniec by wybił. No i tak naprawdę, moi drodzy, jest znowu koniec partii, dlatego że no nie ma za bardzo jak się bronić. Zobaczcie, jak goniec ucieknie, to znowu tutaj grozi mat. Ileż tych matów można dać na szachownicy? Ciężko zliczyć. Eee, chyba 4 już, czy 5. Eee, moi drodzy, w każdym razie pozycja byłaby już opłakana. Bardzo dużo taktyki. Poskoczek D4, goniec zagrał na E8. I teraz zastanówmy się znowu, co tutaj Gary Kasparow mógłby fajnego sobie podziałać. Mianowicie. Mianowicie myślę, że to już jest proste, bo sobie już powiedzieliśmy. Tutaj Skoczek oczywiście wybił na E6, Pionek wybił na E6 i Skoczek wybił teraz na E6. Z tego względu, że jest wieża, więc już widełki działają, tu na konkretach działamy. Hetman zagrał na A7 i moi drodzy. Jedno z piękniejszych ruchów w tej partii wydaje mi się, które jest taki, taką wisienką na torcie. Z jednej strony to jest trudne posunięcie, z drugiej strony zaraz wszystko nam się wyjaśni, dlatego, dlaczego ten ruch jest tak ważny, tak dobry, tak piękny. Mianowicie oczywiście zatrzymajcie sobie materiał, jeżeli macie ochotę sobie tutaj poanalizować, jest to ruch, jest to ruch E5. Wtrącenie. Kolejne wtrącenie. No, widzimy, że ten skoczek nie ma życia, no i tak naprawdę. Cóż zrobić, jak nie wybić na E5. I teraz już działamy na konkretach do końca partii. Skoczek F8, no goniec wybił na F8. Goniec F6, pionek F6. I teraz, moi drodzy, wcale nie musimy zbijać na F6. Absolutnie. Wieża D8. Wieża D8. Ta wieża zrobiła robotę. Już widzimy, dlaczego ten pionek E5 był taki ważny. Otworzył linię dla wieży. I co dalej? Mianowicie skoczek tu zagrał na D7 Zobaczcie, niby obrona, niby tu się wszystko broni Lecz po Hetman G4 Kasparow zwyciężył w tej partii Gelfand poddał Bo grozi zwyczajny mat na G8 Ale, no ktoś by powiedział Dlaczego nie goniec G6 i mata nie ma? Otóż dlatego, że jest Hetman E6, moi drodzy I znowu grozi mat No ale król ucieka ale mamy właśnie tę wieżę tutaj, która zbija na D7, i chyba już tej pozycji analizować nie trzeba. Gary Kasparow, no naprawdę, rozegrał tutaj fantastycznie ofensywną partię. W 25 ruchach, ograć arcymistrza prawie 2,700 w 1993 roku. Majstersztyk. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.